Czołem strażacy! Witam wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową w czwartek 26 maja, w dzień święta Wniebowstąpienia Pańskiego, a zarazem także dziś przeżywamy Dzień Matki. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem dzisiejszego dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Jana z 12 rozdziału, gdzie w 32 wierszu czytam: A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Łaskawy i dobrotliwy Boże, pociągnij nas do siebie wzwyż. Wysłuchaj nas. Amen. Dwa obrazy stają dziś przed naszymi oczyma. Pierwszy, bardzo religijny, bogobojny i biblijny, który jest związany z dzisiejszym świętem Wniebowstąpienia Pańskiego. Swoimi oczyma wiary patrzymy na Górę Oliwną, gdzie Jezus spotkał się ze swoimi uczniami. Nikt z uczniów nie przypuszczał, że nastąpi tam pożegnanie, że cielesnymi oczyma widzą po raz ostatni swojego Pana i Mistrza, że po raz ostatni widzą cielesnymi oczyma zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Drugi obraz, który staje przed naszymi oczyma, jest bardzo ziemski, bo przedstawia rodzinny dom. Przedstawia matkę, która dziecko tuli do swojej piersi i karmi. Możemy zobaczyć także obraz matki stającej przed domem i wołającej swoje dziecko czy dzieci do domu. Możemy zobaczyć także matkę uczącą wołać w modlitwie do Boga, czy też matkę błogosławiącą swoje dziecko. Jednakże dla niektórych będą to tylko i wyłącznie wspomnienia, gdyż ich matka jest już w obłoku świadków i teraz właściwie mogą tylko i wyłącznie zawołać wraz z pieśniarzem: Mateczko kochana, żyjąc z Tobą byłem szczęśliw jako małe dziecię. Jednakże oba te obrazy mają wspólny mianownik, a jest nim dziękczynienie. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego to nie odejście Jezusa z ziemi, ale to także polecenie. To także misyjny, chrystusowy rozkaz, który dotyka każdego człowieka. To słowa, które On wypowiedział na Górze Oliwnej w dniu Wniebowstąpienia: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus sprawia, że wszyscy jesteśmy godnymi zwiastowania Ewangelii, dobrej nowiny. Tu nie chodzi o wygłaszanie pięknych, płomiennych kazań na rogach ulic, choć może byłoby to w dzisiejszym świecie wskazane, potrzebne i bardzo dobre. Ale tu chodzi o zwiastowanie Jezusa słowem, czynem, zachowaniem, postępowaniem, a także i służbą. Ta służba pociąga nas wzwyż. Ta służba jest niczym innym jak wychwalaniem, uwielbianiem imienia Bożego. Jest niczym innym jak wypełnieniem polecenia z Góry Oliwnej. Ale to wypełnienie polecenia z Góry Oliwnej nie jest tylko zatrzymywaniem Chrystusa dla siebie, ale jest oddaniem się Jemu, jest złożeniem wszystkiego na Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. On pociąga nas wzwyż swoją miłością, swoją dobrocią i błogosławieństwem. Zdajesz sobie z tego sprawę? Dzisiejszy dzień jest świętem dziękczynienia za Jezusa Chrystusa, za Jego dzieło zbawienia, za krzyż Golgoty, za Jego zmartwychwstanie. a także za pewność, że On na ziemię powróci, aby zabrać Kościół swój. Dzisiejszy dzień jest także dziękczynieniem za nasze matki, które Bóg postawił na naszych drogach i ścieżkach życia. To dzięki nim nauczyliśmy się wołać do Boga. To one nosiły, noszą i będą nosić na skrzydłach modlitw swoje dzieci, aby Chrystus pociągał je wzwyż do siebie. I przeżywając dzisiejszy dzień, stań do modlitwy. Patrz na Chrystusa, jak apostołowie w chwili Jego wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. I wołaj do Boga. Zawołaj wraz ze mną. I módlmy się. Panie Boże, Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Syna swojego na prawicę swoją i z Nim władasz nad całym światem. Dopomóż nam szukać tego, co jest w górze i podążać do niebieskiej Ojczyzny za Zbawicielem naszym. Panie Jezu Chryste, który przez wiele cierpień wszedłeś do chwały swojej, zmiłuj się nad nami. Bądź nam pomocą, gdy nas spotka krzyż i cierpienie. Wysłuchaj westchnień chorych i umierających. Błogosław nas i pozostań z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a w Królestwie zgromadź nas przed obliczem swoim, abyśmy Cię w jedności chwalili i wielbili. Panie Boże, dziękujemy za nasze matki i prosimy o błogosławieństwo dla nich, o zdrowie, siły i prowadzenie. Spraw, by zawsze wskazywały nam na Ciebie. Wysłuchaj nas dla zasług imienia Jezus. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Błogosławionego przeżywania dzisiejszego święta, a wszystkim mamom Bożej opieki i Bożego wsparcia. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Was Bóg błogosławi. Z Bogiem!